Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w 6 odcinku Let's Play na luźno, ponownie z The Binding of Isaac. Tak, teraz jest nawał, że tak powiem, nagrywanie Isaaca, a przyczyną tego jest to, że po prostu, no ostatnio się bardzo wkręciłem w nagrywanie tutaj Isaaca. No i po prostu chciałem nagrać kolejny odcinek. Jak widzicie, znalazła kolejna zmiana. Udało mi się już pokonać serce matki. Co więcej, udało mi się pokonać już 4 razy serce matki, więc no jeszcze tylko 5 razy i dostanę się do It Lives, a później do piekła. Więc naprawdę się bardzo wkręciłem. I może dzisiaj zagramy sobie postacią Judas. Ostatnio ją polubiłem, znaczy jej minusem jest to, że ma bardzo mało serduszek, a plusem jest to, że jest bardzo silny, bo jego poziom, że tak powiem, jego poziom siły jest chyba, z tego co ja wiem, 4. Okej, zobaczymy co tu mam, o nie, tak, właśnie jego minusem jest to, że ma pół serduszka. I łatwo nim zginąć, ale jak się zdobędzie chociaż z 5 serduszek, to jest to naprawdę świetna postać. PhD. Better Pills. Okej. Muzyka jak zwykle super. Ciekawe pomieszczenie. Zombie, but I'm just wanna zombie. Tak, przepraszam, ale mi się to skojarzy z Loki. Okej, myślę, że ten odcinek też sobie nagram tak z... może z 30 minut nawet, a co? W sumie nic innego nie mam do roboty. Więc mogę sobie zagrać w Isaaca i nagrać odcineczek. Tym bardziej, że ostatnio się bardzo wkręciłem i spędzam nawet po 2-3 godziny na samym Isaacu. O nie, monstro! Wow, jakiś mały się zrobił. Tak, te monstro ma różne transformacje. Albo jest jakiś szary, albo jakiś mega mały, albo jakiś mega duży. Dziwny ten człowiek jest. Znaczy człowiek, ten stwór. Okej. O nie! Tak, jedyne co jest minusem nagrywania, że nie widzę tak naprawdę przycisków, bo jednak mikrofon mi tutaj przeszkadza i muszę tak naprawdę już na wyczucie niektóre przyciski zapamiętać. No, gin. O, udało mi się. Range up. Tak, to wiecie, tak, to było range up. Tak, i teraz ostatnio już się nauczyłem już praktycznie wszystkich moich itemów. Bo mówię, no już się wprawiłem w Isaaca i już teraz sobie coraz lepiej radzę z odnajdywaniem się w itemów. Już wiem, jakie te itemy u szatana są dobre, jakie niedobre. Znaczy jeszcze nie wszystkie, ale już niektóre potrafię już tak zapamiętać całkiem dobrze. Czekajcie, sprawdzę tylko, czy dźwięk się nagrywał. Tak, dźwięk się nagrywa, wszystko jest spoczko. Isaac chodzi jak łza. O nie, tych gostków nienawidzę. Oni są upierdliwi jak moja, nie wiem. No oczywiście, no bo po co? Właśnie miałem tą książkę. Ta książka powoduje to, że się ma takiego mega killa i jest poziom z życia, znaczy życia, poziom damage'u na najwyższych obrotach, że tak powiem. Ale to działa tylko jakby na jednym pokój i ja to tak naprawdę zawsze używam tylko na bossach. Teraz speed and range up. Nie, poison touch. Zapomniałem, zielone jest speed and range up, a czerwona to jest poison touch. Przydatne. Całkiem fajne. Okej, basement. No, wiadomo, z każdym przejściem to naprawdę jest coraz trudniej z tego Isaaca dojść do serca matki, ale ostatnio mi nawet dobrze idzie. Ostatnio 2 razy udało mi się właśnie za pomocą tego Judasa przejść i pokonać serce matki, więc dlatego teraz go też wziąłem. Na razie mam jedno serduszko, ale mam nadzieję, że zaraz będzie więcej tych serduszek. Okej, ten gościu jest niebezpieczny. O nie! Tylko nie on. Ja go nienawidzę. Okej, na razie dobrze, że używa chociaż tego. Okej, gin. Okej, chociaż użył na razie tego. The Empress, to jest chyba ten taki straszny gościu. Znaczy, ten taki jakby
piekielny gostek, ale nie jestem do końca pewien. Tych kart jeszcze tak nie za bardzo ogarnam. Znaczy niektóre już tak, ale nie wszystkie niestety. Bo te karty tak naprawdę są co chwilę, każda karta daje coś innego i ciężko zapamiętać dokładnie jaka karta co daje. Bo ich jest tutaj mega dużo. O nie, o nie! Jak ja nie cierpię tych skaczących, palących się gostków. Oni mi mega dużo życia i oni są przez to bardziej wytrzymalsi, że, za to, że się płoną w tym ogniu. Powinni być mniej wytrzymali, a właśnie wbrew pozorom są bardziej wytrzymali, szybsi i bardziej wkurzający. O, okej. Okay. Dopiero po 16 minutach. O, 7 kluczyków? What the hell? O, Larry Junior. Tak, what the horrible night. O, i teraz tego Shadowa użyję. To z tym to mój damage będzie chyba już mega. Wow, jestem teraz tym wielkim gostkiem. Tak, jak widzicie, on ma tutaj damage maksymalny. Tak, wiedziałem, że ten to może być właśnie ten brązowy gostek. I miałem rację. I HP up. Jej. Tak, na razie dobre itemy. Dobre itemy, całkiem dobrze. O nie. Tutaj trzeba być delikatnym jak muszka. A propos tutaj muszek. Ała! No nie, no jasne, no. Oberwałem, tak. Do tego musi się już przyzwyczaić. O, może tutaj znajdę jakąś pilsa. Wylosuję. O! Tak. Jak mnie to wpienia. Jak chcę pilsa, on czasami wybucha i daje nam 99k. O! Pils. Pretty fly! Tak, bo mam teraz te better pills i teraz mi będą lepsze pigułki się losowały. Dobra. Coś wypadło? Okej, dużo fajnej kasy. Tak, dużo fajnej kasy. O nie! No dlaczego ja mam po prostu szczęście do takich gości? Ja nienawidzę tego gościa. On jest... Wbrew pozorom jest najbardziej takim pseudo minibossem najgorszym z możliwych. Już nie ma gorszego niż on. Bo on się rozdrabnia na te cholerne głowy i to mnie zawsze denerwuje. O matko! Tak, ja teraz ten moment jest najbardziej kochanym momentem, jaki może być. O, ten już w ogóle! Zaraz będzie najbardziej kochany moment, kiedy będzie już 6 tych kulek. Wow. Bez ani jednego obrażenia, no dobra, z jednym obrażeniem, ale... I tak to jest mało. Ja zawsze z tym gościem to co najmniej 2 serduszka lecą. O! Tylko nie, to jest lepsze. Kolejny bezużyteczny, znaczy bezużyteczny, jak nie ma się tego itemu, to jest dobre, ale ten jest lepszy, więc ja jednak się pokuszę o ten item. Okej. Okay. Postaram się dzisiaj wam wrzucić ten odcinek, aczkolwiek nie wiem jak z czasem się wyrobię. Aczkolwiek chyba dzisiaj będę mógł jeszcze go ładnie obrobić. Tak, spoko. Mam jedno życie. Możesz ginąć, chłopcze. Oni są ostatnio się zrobili bardziej mocni niż kiedyś. Jakaś transformacja. Jeszcze ani jednego serduszka, no dzięki. Teraz zaraz dostanę i padnę. Przydałoby mi się Tears Up zdecydowanie. O nie! Jak w niego trafię, to już po mnie. Bo oni chyba zabierają na jeden raz całe życie, niestety. Zostaw! Get off! No get off, mówię! O! O, może nawet mi się uda bez straty życia. O Jezu! O, udało się. Jest progres. O nie! Ja tutaj padnę na 41%.
Tak, nie pytajcie, dlaczego tą liczbę wybrałem. Okej. No i jeszcze bez serca, no dzięki, ale nie, to jest skałka z X-em. Ja skałkę z X-em nigdy nie pogardzę. Przydałoby mi się... O! Może tutaj znajdę jakieś warte uwagi serduszko. No dobra. Ja nie chcę nawału kasy, tylko chcę nawał serduszek. Tylko kasa się czasami też przyda. Ale nie w takiej sytuacji, jaką teraz mam. Teraz mi się zdecydowanie by przydało serduszko. Albo pills jakiś fajny. A nie bomby. Bomb to akurat mam bardzo dużo. Błagam, wypadnij serduszko. No, nie, naprawdę. Kurde. No nie, no why? Ale dlaczego oni? Ale ja ich nie lubię. Tak, ale nikogo w tej grze to niestety nie obchodzi. Lub takich głąbów. Wow! O, to jest tak, to jest Seethruders. Nie, nie pójdę. To znaczy, że on widzi... Znaczy, że on widzi tego? To chyba znaczy, że on widzi... Sekrety? A tak. Przydatny item, zwłaszcza, że w tych secret... What the hell? No what? Czemu tu nic nie ma? Może tylko z jednej strony jest przejście. Mądre. Może tylko tu. What? No why? Ej, no ej, no nie, idę z jednym, tak, dzięki. Nie, czekajcie. Ja jeszcze pójdę do tego urządzenia na wszelki wypadek. Niestety ten gość ma ten milion, że u niego jest bardzo duży problem z serduszkami i jak się znajdzie serduszka dość wcześnie, to jest fajne, ale jak nie, to bardzo szybko nim się pada. Niestety. No nie dawajcie mi kasy, tylko serduszka. Serduszko! Kurde. Serduszko! Serduszko! No nie pretty. Dobra. Serduszko! No nie, no po co być miłym w tej grze? No. No Jezu, beznadziejne itemy. Czekajcie, jeszcze pójdę do sklepu, aczkolwiek nie wiem czy... Tak, w tym poziomie siedzę zdecydowanie za długo. Nie, świetnie. Nic tutaj mi nie odpowiada. Znakomicie. Mogę się pożegnać z przejściem bossa, który teraz będzie na mnie czekał. Nie, to będzie żałosne. I dlaczego mi zawsze na nagraniu idzie tak słabo? O nie! I jeszcze ten gościu, no naprawdę, no... Znaczy, trzeba jest ogólnie jeszcze w miarę, no ale... Nie z tym... z poziomem życia, no... No zlitujcie się nade mną! Przecież ja nie mam szans! Ale ja nie mam naprawdę szans! No, jasne, no świetnie, no. O! Udało mi się, ale jakim złamanym cudem? Czysty fuks. Naprawdę, to jest naprawdę czysty fuks, że teraz mi się udało. O nie! Won mi, ale chociaż mam już 3 serduszka. Jakiś progres. Tyle, co ma standardowy Izak. Tak, ten pokój jest zdecydowanie milszy niż ten poprzedni, w którym były tylko 3. Dobra,
Ale kwota się nie liczy, tylko liczą się chęci. No w tych pokojach czasami jest kasa, a czasami jest coś dobrego. Czyli jakiś fajny item. Mniej lub bardziej przydatny. Znaczy... głównie są przydatne, ale... O nie, o nie, o nie. Och, okej, kasy jest dość dużo. Moja sytuacja materialna jest nawet okej. Teraz tylko sytuacja życiowa. Aby była to... Znaczy jest taka na pograniczu. Jeśli chcę jakoś... jakoś tutaj... ogarnąć... O! Jakim cudem mi się nie udało ominąć strzał tego gościa? Okej. Dobra. Później może pójdę. O nie, z tym gościem są problemy. Nie lubię tych kup mięsa. Tych meat boy cholernych. Ała! Ała! Jeszcze większe, ała! Jeszcze większe, no! Zlituj się! O! No, chociaż jakaś milsza nagroda. Nie, z tym tempem ja na pewno nawet nie zdobędę serca matki. Znaczy, nawet pewnie zwykłej matki, nie. Trochę beznadziejne itemki. Znajduję. Są zdecydowanie próby, w których mam od razu na start mega mocne itemy. No, a są też takie, kiedy mam beznadziejne. No, jasne, i jeszcze... Nie ma jak to zginąć od muchy, no to jest po prostu coś boskiego. O, ale chociaż mam 16, więc w sklepie może być coś fajnego dla mnie. Opłaca... No jasne, no why? Ja tylko chciałam sobie niewinnie wejść do sklepu, a tutaj ten gdureń. On jest trudny. Nie, ja z nim nie mam szans, żebym go pokonał. Czy ja mogę się od razu poddać? Ja go nigdy nie przejdę. Ale w ogóle... Po co wy mnie katujecie? Ja go nie chcę przechodzić! Ja tylko chciałem niewinnie wziąć trochę fajnych itemów. Ja nie chciałem naprawdę z tym gostkiem zacierać. Oha! Plose, plose, plose! No plose! O, udało mi się. Ale nigdy nie mów nigdy, mam pół serduszka. Świetnie. No dobra, mam jedno serduszko, no ale to było chamskie. Nie, ta próba mnie zdecydowanie nie lubi. To jest smutne. O, nie! Okej, nawet lepiej... O. Wysać. Okej. A dlaczego ciągle kasa? Człowiekowi też się od życia coś należy, jakiś... Taka chociaż drobna sumka pieniążków, znaczy nie, co ja gadam, pieniążków to akurat mam od cholery. Jakaś drobna zachęta życiowa. Wiem, tego co zawsze mi brakuje, to będzie człowiek narzekał. Nie doceni to, że ma na przykład kupę kluczy, czy kasy, tylko będzie narzekał zawsze na to, co brakuje, aczkolwiek to jest chyba normalne. Taka już jest nasza mentalność. Nigdy nie doceni tego, co to naprawdę ma. Tylko zawsze będzie narzekał na to, co nie ma. O, to jest lepsze, bo tutaj tears up. No, prawdzie tutaj się nie zwiększyło, ale jest większy. Jeszcze mamy jakby z dwóch stron strzał. To zdecydowanie jest pomocne. No i tears. Ja lubię tears upy. O, The Chariot. Nie wiem, co ona robi, ale chyba to jest coś z podnoszeniem damage. Okej, patrzyłem tylko na coś. Wiem.
Kurde, chciałabym chociaż raz na nagraniu dojść do serca matki, albo dojść do matki, ale nie, jednak chyba Isaac mnie na nagraniu tak naprawdę tak nie za bardzo lubi, tak naprawdę, jak naprawdę. Bo na nagraniu idzie to naprawdę tak, no, jednak w większości żałośnie. Chociaż może uda mi się dojść do deps, deps poziomu pierwszego. Bo nawet teraz mnie nawet dobrze idzie. Znaczy, dobrze, no. Z serduszkami trochę kłopot, ale serduszka to nie powód to naprawdę do zmartwień. Znaczy nie zawsze. Czasami tak, ale nie zawsze. Kurde. O! Jest! Jedno serduszko. HP up! I tutaj to boleśnie. Dobra, gin, gin, gin! No gin, no przecież no! Jeż ma zero pasek, a jeszcze się trzyma bezczelnych. No co za glizda! Ma praktycznie zero życia, a jeszcze się trzyma. What the hell? To było dziwne. No. O, o, o! Full health! O, to było mile. Miłe. Takie 21 minut. No, pewnie też tak zrobię, że do tyle, ile dojdziemy, tyle moje. A kto się mówi? Spadaj mi. No, spadaj mi. A, tu już byłem. Tak wiem, mega duży. Oh my god! Nie, no błagam, no. Zlitujcie się nade mną. Znaczy nie, jeszcze w dwójkę nie są aż tacy złe, aczkolwiek mogli mnie otoczyć. Uuu! I specjalny pieniążek. A nickel. Okej. Może nie będzie aż tak źle. Uda mi się dojść dalej niż wtedy. Chociaż do deps poziomu drugiego. Okej, oberwałem przed chwilą, ale nie wiem. Już jakoś się tak mentalnie pogodziłem z tym, że zaraz pewnie i tak zginę. To tuż przed bossem, no co za... Nie ma... Ja zawsze mam szczęście. Tuż przed bossem najlepiej od razu zginąć, nie? O nie! I jeszcze... O, o, o! To jest bardzo przydatne! No bij, 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 bij! A! Okej, to jest przydatne. Nie, ten gurd jest tak naprawdę ogólnie straszny, ale z tym może być jeszcze łatwy. Jeśli mi się... O nie! On jest potworny, jeśli się ma złego itemka. O, ale nawet udało mi się bez tak naprawdę większej straty życia. Wow. Oj, nawet sobie ładnie uzupełniłem. I HP up! Yeah! Jej, the depths pierwszy. Mega mroczny poziom. Nie, ale tutaj już nie ma żartów. No i jeszcze natrafiłem na przeciwników, którzy są po prostu tacy fajni, że na nich zawsze tracę milion serduszek, bo oni tak skaczą jak opętani. Walcie. Nie, nie, ja tego nie pokonam nigdy. Znaczy nie przejdę tego nigdy. Wow, w ogóle jestem cudem, że mi się udało w ogóle dojść do tego The Depths jedynki. Nie wiem, ale tak w miarę dobrze. O nie! O nie! Ci goście są potworni. O nie, i nie, o nie, o nie! O nie, zaraz zginę. Dobra, zaraz skończymy odcinek. Wow, jeszcze bym je zabił.
Nie, to nie ma zdecydowanie sensu ten odcinek. Błagam, nie, ja nie chcę patrzeć na tą porażkę. Dobra, zniszcz chociaż go. Aha. Nawet mi się udało, ale nie, z jednym serduszkiem to... O! Nie, ten odcinek mnie zdecydowanie nie lubi. Okej, świetnie. Nie, ta próba mnie zdecydowanie nie lubi. Ale tak czy siak, więc mam nadzieję, że ten odcinek na luźno z The Binding of Isaac wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!